się przychodzę do Was z recenzją tuszu do rzęs. Jest to tusz do rzęs Rimmela. Rimmel Wonderful Volume. Kolor jest mascara black. Cena tej maskary to niecałe 40 zł, więc jednak jest to troszkę wydatku. Co do samej szczoteczki. Szczoteczka nie jest gumowa, czego ja nie lubię w szczoteczkach, ponieważ ja wolę te gumowe, bo tym mam wrażenie, że uwalę sobie całą powiekę naokoło. Ale to tam wiecie. Zobaczymy później, jak zrobię test. Bardzo ładne opakowanie. Nie śmierdzi zbytnio ta maskara. Czy umazałam sobie nos? Nie, nie umazałam sobie nosa. Dobra, no to może przechodzimy do sedna, nie będę tutaj przeciągać. Okej, jestem bliżej, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Nabieramy tusz i lecimy. Życzę mi powiedzenia, żebym nie uwaliła całej powieki. Okej, różnica między jednym okiem a drugim. Chyba widać, które jest pomalowane. Nakładamy na drugie oko. Tak to wygląda z bliska. Mam wrażenie, że jak próbowałam naprawić jedno sklejenie, to sklejało się coś innego. Jednak nie są one aż tak mega posklejane, jakby mogły być, bo to się też zdarza. Są nawet w miarę ładnie rozdzielone, ale niektóre są posklejane, więc no... Ja nie lubię takiego efektu, wolę jak wszystkie być takie rozdzielone firanki. Aplikacja sama w sobie jest przyjemna, nic nie boli, nie wbiłam sobie do oka. Oczywiście uwaliłam sobie całe powieki, ale to norma. Delikatna, bardzo niewyczuwalna prawie szczoteczka na rzęsach. Teraz może pomaluję dolne rzęsy, zobaczymy jak będę wyglądać, czy sobie poradzę. Pomalowałam dolne, co nie było ciężkie, ale ja też nie potrafię malować dolnych rzęs, bo zawsze robię sobie pandy naokoło oczu. Tak już mam. Efekt jest fajny. Delikatny, nie jest mocny, nie są one przerysowane. No nie wiem, mi się podoba. Zobaczymy jak pójdzie mi ze starciem tuszu z powiek. Okej, poszło gładko, ale mam wrażenie, że starłam sobie przy okazji połowę podkładu, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że jak poszło mi tak łatwo ze ścieraniem tego z powiek, to znaczy, że nie będzie tak z trwałością, że wiecie, będzie się osypywał pod oczami i tak dalej, no ale to już zobaczymy. Mi jak na razie efekt się podoba, one są ładne, delikatne, rozdzielone. Może to oko jest takie gorsze niż to, nie wiem dlaczego, bo zawsze to wychodzi mi lepsze niż to, ale trudno. I tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym tuszu i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!